Nazywam się Aleksandra Baran i jestem uczennicą klasy czwartej maturalnej. Skąd się wzięłam? Przyjechałam, żeby pomóc. Zamieść pan Krzysiek tutaj Czapliński, który zajmuje się mniej więcej tutaj całym tym, powiedzmy, ekosystemem. Nazwijmy to, zamieścił post na Facebooku, że trzeba pomóc. No i co? I trzeba pomóc. No wszyscy żyjemy na tym terenie, wszyscy przyjeżdżamy, wszyscy odpoczywamy i chcemy być dumni z tego, że jest tutaj pięknie. A no jak wiemy, nawiedziła nas powódź, która niestety zostawiła po sobie bardzo, bardzo dużo zniszczeń. I uważam, że każdy z nas powinien się zmobilizować i po prostu dbać o to wszystko, żeby później móc się chwalić, jaki piękny mamy teren i że o niego dbamy. Jest pani uczennicą, ale pani świetnie tutaj operuje jako sternik, tak? Dobrze mówię, sternik? Tak. Sternik no. Motorowodny, dokładnie. A to akurat z takiego mojego, powiedzmy, własnego hobby, można tak powiedzieć. I patent nabyłam również tutaj w Pilichowicach, właśnie u pana Krzysztofa Czaplickiego, który stoi tutaj koło mnie dumnie i mnie prowadzi jako jego kadetkę. Razem z moją szkołą, czyli tak jak powiedziałam, z liceum imienia Stefana Żeromskiego, organizujemy również w piątek o godzinie 18 koncert dla powodzian, który jest charytatywny i ma wspomóc ludzi, którzy najbardziej ucierpieli w tym wszystkim, więc zapraszamy i dziękujemy.